Czego narcyści nie powie. Narcyzi nie chcą, abyś znała ich intencje, kim naprawdę są, co zrobili w przeszłości i do czego są zdolni. Nie chcą, abyś widziała ich za fałszywą fasadą. Chcą tylko, żebyś ich zaakceptowała ze strachu przed odrzuceniem. Nie chcą, żebyś myślała, że oni myślą tylko o sobie i że ogólnie biorą, a nie dają. Nie powiedzą ci, że wiedzą, że jesteś silna, i szlachetna, co czyni ich słabymi i niemoralnymi. Nie powiedzą ci, że potrzebują cię o wiele bardziej niż kiedykolwiek ty ich potrzebowałaś. Nie powiedzą ci, że twoje szczęście przypomina im o ich ułomności, o ich niezdolności do szczęścia. Nie powiedzą ci, że mają do siebie dużo nienawiści i wstrętu do siebie. Że piekielnie boją się odrzucenia. Nienawidzą być wytykani, krytykowani za cokolwiek. Coś ty. Nie powiedzą ci, że prowadzą podwójne życie z wieloma hybrydami ludzkimi, szkieletami ludzkimi, które trzymają w swoich szafach. Nie chcą, żebyś wiedziała, że nie dbają o ciebie i że nie mają możliwości dbania o ciebie. Nie mają dostępu do atrybutów takich jak empatia, współczucie. Myślą tylko o tym, czego chcą lub potrzebują od innych, mimo to narcyz zrobi wszystko, aby tobą manipulować, by dać mu o wiele większy wpływ na ciebie, jako sposób do kontrolowania ciebie. Nie chcą, nie chcą, żebyś myślała, że nie potrafią wygenerować żadnych dobrych uczuć od wewnątrz, ponieważ nie mają nic dobrego do zaoferowania poza chaosem, zamieszaniem i emocjonalnym terrorem. Nie chcą po prostu, żebyś wiedziała, że Wewnątrz nich toczy się walka, strach przed porzuceniem. Zajmują się wewnętrznymi demonami i emocjonalnymi torturami. Powiernikiem na zewnątrz znajduje się słaba, niepewna siebie i bardzo wrażliwa jednostka, która jest pusta, płytka i przestraszona. Narcyzi nie chcą, żebyś wiedziała, że w Twoim największym interesie jest to, żeby. Uciec od nich tak szybko i daleko, jak to tylko możliwe.